W pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości samochody w kraju były prawdziwą rzadkością. Jeszcze w 1924 roku po polskich bezdrożach poruszało się ich zaledwie 8401. Jednak nie brakowało ludzi pragnących prowadzić kraj nad Wisłą w nową motoryzacyjną erę. W tym odcinku przyjrzymy się projektom polskich inżynierów w okresie międzywojennym i dowiemy się, dlaczego żaden z nich nie odniósł większego sukcesu. Jeśli nie oglądałeś pierwszej części historii o polskiej motoryzacji w okresie przedwojennym, to odsyłam Cię do linku w opisie. Jest rok 1920. Stefan Kozłowski i Antoni Frączkowski założyli przy ulicy Rakowieckiej 23 w Warszawie pierwszą fabrykę samochodów w odrodzonej Polsce. To właśnie w tym miejscu w latach 1923-1924 powstał pierwszy w pełni polski samochód o nazwie SKF. Był to dwuosobowy pojazd o rozstawie osi wynoszącym 2,2 metra i wadze zaledwie 300 kg. Napędzał go jednocylindrowy silnik o pojemności 500 cm sześciennych o mocy 10 koni mechanicznych. Pozwalało to na rozpędzenie samochodu do około 40 km na godzinę. Mimo niewielkiej wagi i pojemności, SKF spalał około 8 litrów benzyny oraz aż litr oleju na każde 100 km. Paliwożerność i niska moc pojazdu zapewne przyczyniły się do porażki projektu. Kozłowskiemu i Frączkowi nigdy nie udało się wprowadzić SKF-a do seryjnej produkcji. Powstało jedynie 3 prototypy, z których jeden wyposażono w silnik dwucylindrowy. O jego apetycie na olej nie ma niestety żadnych informacji. Podobnie tak samo trudno znaleźć informacje o późniejszych losach samej fabryki. W tym samym czasie nad własną konstrukcją pracował również major inżynier Mikołaj Karpowski. 1 czerwca 1924 roku zaprezentował szerszej publiczności prototyp 6-osobowego samochodu Polonia. Sercem pojazdu był 6-cylindrowy silnik o pojemności aż 4,8 litra i mocy 45 koni mechanicznych. Pojazd wykorzystywał wiele części z produkowanych wówczas seryjnie samochodów. Niestety brak środków i wystarczającego zainteresowania przez potencjalnych klientów sprawił, że zniechęcony major sprzedał swój prototyp właścicielowi sklepu ze słodyczami Framboli, który uczynił z niego główną nagrodę w loterii dobroczynnej. Trudno jednak ustalić, jak potoczyły się dalsze losy próbnego pojazdu o nazwie Polonia. Kolejnym konstruktorem, który zapisał się w dziejach polskiej motoryzacji lat 20. był hrabia Stefan Tyszkiewicz. W 1924 roku rozpoczął budowę samochodu Stetysz, znanego również jako Ralf Stetysz. Arystokrata i inżynier w jednej osobie prowadził swoje prace początkowo nie w Polsce, lecz we Francji. Konstrukcja okazała się na tyle niezawodna i innowacyjna, że już 2 lata później zaprezentowano ją na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu, gdzie zebrała bardzo pochlebne recenzje. Samochód był idealny do użytku w trudnym terenie, ponieważ prześwit wynosił aż 30 cm. Zastosowano również blokadę mechanizmu różnicowego. Krakowski dziennik Czas donosił, że na kolejnym paryskim salonie automobilowym Tyszkiewicz otrzymał kilkanaście zamówień na wozy z Rumunii, Jugosławii, a także z kolonii francuskich. W dzienniku zaznaczono jeszcze, że samochody tej firmy wytrzymują najgorsze drogi i są budowane tak, że się nie boją ani błota, ani piachu, ani śniegu. I oczywiście wobec tego doskonale nadają się do naszych szos polskich. Pod koniec 1927 roku produkcję Stetyszy zamierzano przenieść do zakładów mechanicznych Rudzki w Warszawie. Niestety w 1929 roku w fabryce wybuchł pożar, który całkowicie ją strawił i Stetysz nigdy już nie miał okazji zwojować polskiego rynku. We Francji i Polsce udało się wyprodukować łącznie około 200 pojazdów.
Po tym czasie hrabia nie był już w stanie zgromadzić środków wystarczających do ponownego uruchomienia produkcji, dlatego porzucił projekt i zajął się dystrybucją samochodów marki Fiat oraz Mercedes-Benz z dość sporym powodzeniem. Kto wie, jakby potoczyła się historia tego samochodu, gdyby znalazły się fundusze na rozwój marki. Stetyż oczywiście był najwcześniejszym modelem o polskich korzeniach na salonie w Paryżu. Ale pierwszeństwo, jeżeli chodzi o seryjną produkcję w Polsce, przypada samochodowi o nazwie CWST-1, skonstruowanego przez inżyniera Tadeusza Tańskiego w centralnych warsztatach samochodowych. Pojazd zaprezentowano we wrześniu 1925 roku podczas piątych targów wschodnich we Lwowie. Napędzał go 3-litrowy, 4-cylindrowy silnik o mocy 61 koni mechanicznych. Razem z 4-biegową skrzynią biegów rozpędzał ważący 1150 kg wóz do ponad 100 km na godzinę. CWST-1 wszedł do produkcji seryjnej w 1927 roku i był oferowany w trzech wersjach nadwoziowych. Były to wariant otwarty 6- lub 7-osobowy typu torpedo. Drugi wariant to limuzyna zwana wówczas karetą, a trzeci to wóz sanitarny typu wojskowego. Konstrukcja była naprawdę udana i bardzo dobrze spisywała się w polskich realiach. Nigdy nie udało się jednak zainteresować nią większej liczby ludności, by móc produkować go na masową skalę. Nie pomogło nawet to, że do rozebrania i ponownego złożenia samochodu wystarczyły dwa płaskie dwustronne klucze oraz śrubokręt, chociaż najpopularniejsza historia mówi o tylko jednym kluczu. Głównym problemem była bardzo wysoka cena. W 1931 roku, i to po 20% rabacie, który oferował producent, za samochód trzeba było zapłacić minimum 25 600 zł, co w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki daje około 192 000 zł. Na taki wydatek w dobie szalejącego kryzysu było stać tylko nielicznych, którzy gustowali raczej w zagranicznych limuzynach. W tym samym roku zakończono produkcję, która wynosiła około 800 samochodów. Główny wpływ na te decyzje miało również rozpoczęcie montowania w Polsce samochodów na licencji Fiata. Umowa gwarantowała Włochom brak konkurencji ze strony państwowych fabryk. Pod koniec okresu międzywojennego polscy konstruktorzy z państwowych zakładów inżynieryjnych podjęli kolejną próbę stworzenia krajowego samochodu. Pracami zespołu kierował Zygmunt Okołow, czego efektem był PZINZ 403 Lux Sport. Samochód wyglądał dość nowocześnie i posiadał 8-cylindrowy widlasty silnik o mocy 95 koni. Rozpędzał się do 135 km na godzinę i mógł pomieścić do 7 osób. Po pomyślnym przejściu testów planowano rozpoczęcie jego seryjnej produkcji w 1940 roku. Trudno przewidzieć, czy pojazd polskiej produkcji miał szansę na sukces rynkowy. Szacowano, że będzie kosztować około 40 tysięcy ówczesnych złotych. Była to raczej kwota zaporowa, nawet biorąc pod uwagę, że ostatnie lata przed niemiecką inwazją na Polskę cechował szybki wzrost sprzedaży nowych pojazdów w Polsce. Niestety wojna, brak pieniędzy i dziwna polityka polskiego państwa po raz kolejny sprawiła, że zaprzepaszczono wiele dobrze zapowiadających się projektów. Polska motoryzacja po raz kolejny zamarła na kilka lat. Jeśli podobał Ci się film, zostaw po sobie jakiś ślad. Mam nadzieję, że uda się zrealizować kolejną część serii historii polskiej motoryzacji w okresie powojennym. Cześć!